Dyrektywa regulująca restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków ma za zadanie wprowadzenie nowych mechanizmów i norm, które znalazłyby zastosowanie w przypadku problemów finansowych banków i potencjalnej niewypłacalności. Jest to dyrektywa, która jest odpowiedzią na kryzys 2008 roku, kiedy to banki musiały być ratowane ze środków publicznych i tak naprawdę to podatnicy sfinansowali nadmierne ryzyko, które podejmowali bankierzy. Polska jest obligowana do przyjęcia postanowień dyrektywy. Prace nad ustawą trwają. Projekt ustawy o bankowym, Funduszu Gwarancyjnym znalazł się już w Sejmie. Prawdopodobnie w tym roku zostanie ta ustawa przyjęta, natomiast na chwilę obecną ciężko jest powiedzieć, kiedy to dokładnie będzie. Przyjęcie dyrektywy do polskiego porządku prawnego dla przeciętnego klienta banku nie będzie oznaczało wiele. Tak naprawdę kwestie te dotyczyć będą w szczególności akcjonariuszy banków, którzy to w przypadku niewypłacalności tych podmiotów znaleźliby się pod największą presją. Proszę pamiętać o tym, że depozyty bankowe klientów zgodnie z prawem unijnym gwarantowane są do kwoty 100 tysięcy euro, czyli przy dzisiejszym kursie byłoby to około 440 tysięcy zł. Te depozyty są w 100% bezpieczne, nie podlegają żadnym umorzeniom, nie Będą finansować ewentualnych strat banków. W pierwszej kolejności umorzeniu może podlegać kapitał akcyjny, czyli akcjonariusze stracą najwięcej. Postanowienia dyrektywy wprowadzają nowe normy i. Narzędzia, które należy uznać za pozytywne dla całego systemu finansowego. W przypadku potencjalnej niewypłacalności jednej z instytucji, działania naprawcze mogą doprowadzić do uratowania takiego banku, co w konsekwencji nie doprowadzi do efektu domina, które mogłoby zagrozić stabilności całego systemu finansowego. Z perspektywy klienta detalicznego jest to rozwiązanie na pewno dobre.